gdzie zabierasz Pinokia? Co masz na swoim obrazku, co? Pinokia. Pinokia. I gdzie ten Pinokio jest? Na morze. Pan Tomek opowiedział swoją historię, że dostał kiedyś podczas swoich podróży po świecie, otrzymał takiego Pinokia pomalowanego. On wtedy wpadł na pomysł, żeby jeździć z tym Pinokiem na każdą swoją podróż po świecie i fotografował go w różnych sytuacjach i miejscach. To jakby słysząc tą historię, zrodził się pomysł, żeby spróbować coś zrobić, coś takiego z dzieciakami, ponieważ my jako fundacja organizujemy 3 razy w tygodniu warsztaty na każdym z oddziałów onkologii. Próbujemy w różnych formach arteterapii i spotkań z dzieciakami produkować jakieś kreatywne, jak jakieś proste rzeczy, które mogą zrobić dla siebie. I pomyśleliśmy, że to może być świetny materiał na wyprodukowanie wspólnej bajki, którym będzie główny bohater, jakim jest Pinokio, którego każdy z nas zna, i duży, i mały. Bardzo chciałem powołać do życia tą kukiełkę Pinokia, którą przywiozłem zdobyłem w takich bardzo przedziwnych okolicznościach. I jeździłem z nią po całym świecie i marzyłem o tym, żeby wydać książkę dla dzieci. Spotkanie z fundacją zaowocowały cudownym pomysłem, żeby wyprodukować tych Pinokio wiele, żeby zrobić właśnie takie warsztaty z dziećmi, żeby te dzieci, malując Pinokia, wprowadzały je we własny świat wyobraźni, pisały jakieś teksty, i prawdopodobnie ten album będzie polegał na tym, że czy książeczka, że po lewej stronie będzie już zdjęcie wykonane Pinokia podróżującego, a po prawej stronie na kartce będą teksty i rysunki tych dzieci. I prawdopodobnie jeszcze się zostawi parę pustych stron z tyłu, żeby dzieci, które już nie brały udziału w tej akcji, a które dostaną kiedyś tę książkę, będą mogły sobie same dokończyć historię. Tego typu akcje właśnie sprawiają, że szpital normalnieje, że dzieci zajmują się zabawą, i to bardzo aktywną, bardzo, bardzo, bardzo kreatywną, a dzięki temu zapominają o wszelkich niedogodnościach związanych ze szpitalem, o zastrzykach, o lekach, po prostu czują się tak, jakby były czy w przedszkolu, czy w szkole, i dzięki temu uśmiech gości na ich twarzach, i o to właśnie chodzi.